Wiosną 1025 roku miało miejsce bardzo ważne wydarzenie dla historii Polski. Koronacja Bolesława Chrobrego. Przenosimy się do Gniezna, gdzie działa się akcja. To jest dzień, w którym książę Bolesław stanie się pierwszym władającym królem w Polsce. Czy ty, Bolesławie, synu Mieszka i Dobrawy, urodzony w 967 roku, przysięgasz godnie i sprawiedliwie rządzić ludem i krajem? Przysięgam. Czy wy, ludzie tutaj zgromadzeni, chcecie Bolesława za króla? Tak, chcemy! Namaszczam cię więc. Bolesławie, koronuję cię na króla Polski. Przysięgam być dobrym władcą i godnie chronić naszego ludu. Nie zawiodę was. Bądźcie błogosławieni.